Siemanko, z tej strony Oskar Dela dla Mayo May, a dziś moim rozmówcą będzie finalista turnieju o pas oktagonu w kategorii do 77 kg i on Dracula Surdu. Witam cię bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo serdecznie witam was. No chyba dumnie to brzmi, że już tak naprawdę ten pas masz na wyciągnięcie ręki i no, pokonałeś tak naprawdę głównego faworyta tego turnieju i już jesteś na ostatniej prostej do tego pasa. Jak się z tym czujesz? No, dla mnie nie był największy faworyt Kozma, ale może być dla fanów, dla publiczności 100%. No, a dla mnie ja jestem najwielki faworyt, a po drugiej stronie na tej walki o Apollo Gogoladze, no, miałem przeczucie, że wygra Gogoladze. No właśnie, a jak samo poczucie po samym pojedynku, no bo faktycznie walka zakończona pięknym nokautem. Czy obyłeś tam bez żadnych kontuzji, było szybko, intensywnie, no ale czy ostatecznie wyszedłeś z klatki bez żadnego szwanku? Wiesz co, nie mam ni jednej kontuzji, wszystko dobrze, troszeczkę noga, ale to i od tego low kicka na piściel było, ale to jest taki, że chyba za dwa dni już nie będzie nic. No, także bardziej było kontuzji w całej przygotowaniu. To było najgorsze moje przygotowanie, jeśli mówimy o tej przygotowaniu z kontuzjami. Miałem, nie wiem, chyba 6 albo 7 kontuzji. 3 było tylko w jeden tydzień. No i było tak, powiem ci, że było najgorsze przygotowanie przez kontuzji, ale było w najlepszej formie w mojej życiu. A czy była jakaś obawa właśnie, że ten pojedynek mógłby się nie odbyć? Czy kontuzja była na tyle poważna, że faktycznie zagrażała twojemu występowi? No plus minus wszystkie kontuzje, no było tam dwie kontuzje takie najbardziej, bardzo takie, że myślałem, że może się zdarzyć, że nie będę walczyć. Pierwsza było gdzieś 5 tygodni przed walką, rezerwałem mięsień łydy. No poszedłem na USG i okazało się, że tam mała dziura tam. No, zrobiłem przerwę na 2 tygodnie, no ale taka przerwa, że tam robiłem przez worek albo robiłem co mogłem. Za bardzo nie miałem co robić, ale dwie tygodnie robiłem tam co mogłem i już było lepiej. Potem zaczynałem, po 2 tygodniach zaczynałem trenować i w jeden tydzień skontuzjowałem kolano, potem łokieć. I na koniec tygodnia poszedłem na sparingach, mówiłem, że okej, zrobię tylko stójkę tak powoli i skręcałem kostkę. Ale skręcałem tak kostkę, że to samo 2 tygodnie nawet nie mogłem chodzić plus minus. I no, na walkę też już miałem tą kostkę tak bardziej bolesną, plus bark całe przygotowanie mi tak pizgał, że nie mogłem uderzać lewy prosty albo jakiś lewy sierp. No i na koniec 4 albo 5 dni przed walką, tydzień coś takiego. Na ostatniej sparingu dostałem kilka midlów od Oskara Szczepaniaka i zrobił mi się płyn w łokieć i 5-6 dni przed walką poszedłem i wyciągałem ten łokieć i wszystko, ale o wszystko w detailach będziecie mogli oglądać mój odcinek na YouTubie. Zapraszam, chyba za kilka dni będzie, także tam będą wszystkie detale, co się stało, jak się stało. Ale powiem ci, że było dużo kontuzji, było najgorsze przygotowanie, ale w tym samym momencie byłem w najlepszą formie w mojej karierze. A w ogóle, a właśnie, jeszcze może wrócimy do tego twojego vloga, bo to też jest ciekawe. W jakim on będzie języku? Czy to jest vlog, to będzie vlog po polsku, po czesku, po angielsku, czy w ogóle cała mieszanina po kolei? Ja zaczynałem bardziej po angielsku i bardziej dla rynku z Czechii, no dla rynku oktagonu. Ale w tym samym momencie, jak mieszkamy w Polsce, dużo ludzi po polsku gadają, dużo to ja też po polsku gadam, mam momenty, ale w tym samym momencie gadamy po polsku, ale jest napisane po angielsku, także też Polaki
oglądają i zapraszam bardzo. Jest tak, że no, myślę, że i Polaki, i ludzie z Czechii, z Europy, i z Europy, z Rumunii też oglądają, także jest bardziej tak dla wszystkich, nie tylko dla celowej audytorii z Czech. Jasne. A w ogóle czy, bo wspominałeś o tych wielu kontuzjach, że tyle rzeczy się wydarzyło w tych przygotowaniach, czy jednak wizja tego stadionu nie pozwoliła ci się odpuścić? No bo pamiętam, że Marian Ziółkowski wspominał o tym, że no może gdyby nie to, że to był stadion, to może by się wyleczył, może by bardziej zwracał uwagę na tę kontuzję. Czy też miałeś takie podobne myśli, że kurde, no to jest stadion, choćbym miał wyjść bez nogi, to i tak wyjdę, czy jednak to nie miało większego znaczenia? Wiesz co, ja nie mam tak, że o, jest bardzo duży event i no, na tego eventu muszę być na 200%, albo jest mały event i mogę siebie odpuścić. Dla mnie nie jest tak. Dla mnie jest, każda walka jest ważna i do każdej walki próbuję dojść jak najbardziej na najdobrą formę i bez kontuzji, bez wszystko, ale i tak to w nasz sport cały czas masz jakieś mikrourazy, mikrokontuzje i wszystko, ale tak wchodzimy do walki. No, a w tym przygotowaniu naprawdę było dużo kontuzji i kiedy miałem te rezerwanie łydy, to było tak w głowie, że kurde, co się stanie, jak no, a jeśli nie mogę, nie będę, jeśli będzie coś to poważnego, a jeśli nie będę mógł walczyć, ale w tym samym momencie mówiłam, że nie, spokojnie, Bisio, są 5 tygodni i za 5 tygodni będę, nawet jeśli 3 tygodnie będę robić tylko cardio i reakcje i wszystko taki, żeby trzymać formę i żeby zdobyć się bardziej kondycyjnie. No, 3 tygodnie starczy mi, żeby dojść do tej walce w najlepszą formę, dlatego że technicznie i tak nie. Technicznie po prostu muszę przypomnieć siebie i przygotować się do rywala, a cardio będzie na 100%, tak miałam myśli. Ale w tym samym momencie, kiedy rezerwowałem łydę, to dzwoniłem do menedżera, mówiłem mu, słuchaj, jest rezerwane. Pojadę u doktora, pojadę, zrobię USG, potem u doktora i dam cię znać, co się dzieje, jak się dzieje, ale w tym samym momencie mamy 5 tygodni, także 2-3 tygodnie daj mi, potem już zobaczymy, co będzie dalej. Wspomniałeś, że ten stadion tak, no to nie jest dla ciebie większa różnica, czy event jest duży, czy mały, ale jakie to było uczucie wychodząc przed 30-tysięczną publiką? To był też obiekt tak naprawdę otwarty, więc to chyba też robiło jeszcze większe wrażenie, przynajmniej na zdjęciach wyglądało to, jakby to naprawdę było olbrzymie widowisko, olbrzymi obiekt, więc jakie to jest uczucie wychodzić tak naprawdę, gra twoja muzyka, nagle wszyscy wiwatują twoje imię, czy to jednak, czy inaczej, czy uważasz, że to jest najpiękniejszy moment w twojej karierze? Ciężko pytanie. No myślę, że jest najpiękniejszy moment, dlatego że no tak skończył się, no plus te wszyscy ludzie, którzy kibicowali Panterę, teraz plus minus kibicują mi, także mogę mówić, że jest najpiękniejszy moment. W tym samym momencie, no teraz jest cały świat gada o tym evencie, cały świat gada o moim nokaucie i jest coś bardzo, bardzo fajnie, ale w tym samym momencie myślę, że najbardziej zrobił mi wrażenie ten, kiedy walczyłem pierwszy raz na Wodwarę na w grudniu. Myślę, że byłem bardziej taki z emocji, no bardziej dużo emocji miałem i bardziej zrobił mi wrażenie te 20 tysięcy ludzi, czym teraz 30. Dlatego, że nie byłem przygotowany psychicznie, nie wiedziałem, o co chodzi, no i po prostu o to chodziło. A teraz już było, wiedziałem, co mogę czekać, wiesz, o to chodzi, że wiedziałem, że będą duży ludzie, wiedziałem, że będą kibicować i mu, wiedziałem, że będą śpiewać i wszystko, także i cały czas, no całe przygotowanie było taka, że oglądałem jego walki i specjalnie oglądałem walki, gdzie walczy albo w domu, albo kibicy krzyczą i kibicują mu bardziej, żeby przyzwyczaić mój mózg do tego, że kiedy będę w klatkę, to taki będzie. Kiedy będę w klatkę, to oni będą krzyczeć jego imię i będą kibicować mu. Także jeśli patrzysz na wideo, kiedy zaczynaliśmy walkę,
albo kiedy no, wszyscy krzyczeli, to ja byłem okej, okay, let's go. Wiedziałem, że tak będzie, także nie byłem zachwycony taki, że wow, 28 tysięcy, 30 tysięcy. Bardziej byłem zachwycony w grudniu na 20 tysięcy niż teraz. Naprawdę. Teraz po prostu wchodziłem do pracy, wchodziłem do klatki, wiedziałem, co mam zrobić i tyle. A jaki w ogóle był odbiór czeskich kibiców? No tak jak wspomniałeś, no Dawid Kozma, no trzeba oddać. Legenda czeskiej sceny, jedna z największych gwiazd oktagonu. Naprawdę można trochę to porównać, że Dawid Kozma jest takim Mamedem Halidowym, czy może bardziej Michałem Materlą dla czeskiej sceny. I właśnie, wychodzisz, 30 tysięcy osób, skanduje jego imię, wspomniałeś, że już jesteś, że byłeś przyzwyczajony do tego, ale po samym pojedynku, kiedy no Dawid Kozma pada brutalnie na matę, ty go dobijasz, jest wielka feta, ogromnie się cieszysz, schodzisz z klatki i co czujesz? Czy czujesz wsparcie czeskich kibiców, że oni faktycznie teraz jesteś ich człowiekiem i teraz cała ta energia jest skupiona na tobie, czy jednak byli fani, którzy byli wrogo nastawieni, którzy jednak gdzieś próbowali ci dogryźć, bo tak naprawdę zakrotowałeś ich idola? Wiesz co, nie. Nawet na ceremonii ważeniu byli ten Shamrock i Wills, ten, który walczył legierski z nim. No i kiedy oni wchodzili na ważenie, to wszyscy byli taki, wiesz, krzyczeli coś takiego negatywne. A kiedy ja wchodziłam do ważeniu, do wszystkich, to wszyscy albo krzyczeli, albo zrobili tak, albo w ogóle nie robili nic. Nic nie gadali, wiesz. A kiedy wchodził już Pantera, to wszyscy tam kibicowali mu. No, tak samo było na walkę. Kiedy ja wchodziłam, to było ludzi, którzy kibicowali, którzy krzyczali, ale nie wszyscy. Kiedy on wchodził, to było boom. Na walkę to samo. Znokautowałem go. Była cisza na całej arenie. 30 ludzi, było cisza, tylko komentatorzy było słychać. No, a już po walce to czułam, że wszyscy są taki bardziej kibicują mi, bardziej no dziękowali, nie dziękowali, ale taki, wiesz, czułam tą energię do mnie, plus na Instagramie dostałam, nie wiem, tysiące SMS-ów, że no, ja jestem bardzo wielki fan Kozmi, ale bardzo, bardzo, nie bardzo dobrze, ale bardzo zajebista walka, bardzo dobry knockout i cieszę się, że no, będziesz walczyć o pas i życzę cię, że dostać ten pas i tak dalej, wiesz. No bardzo dużo takich SMS-ów i uwiadomości przyszło. I nie tylko. I ten komentarze pod postem, wszędzie to samo było. A czy myślisz, że w tym momencie Amiran Gogoladze będzie w tej samej pozycji, kiedy ty byłeś właśnie w walce z Dawidem Kozmą, że teraz to ty będziesz tak naprawdę ulubieńcem fanów, a to Amiran Gogoladze, pomimo że prawdopodobnie będziecie walczyć w Czechach, to pomimo wszystko, to jednak ty będziesz ulubieńcem fanów i to Gogoladze będzie wchodził tak naprawdę do paszczy lwa. No myślę, że tak będzie. No ja będę ulubionym fanem, także no też nie będzie coś nowości dla mnie, że ja będę albo może być będę jakimś faworytem na buchmacherach albo coś takiego, ale jestem przygotowany na to i to jest moja praca. Wiesz, to nie ma znaczenia, ile kibiców są po twojej stronie albo nie, to po prostu ty wchodzisz tam i robisz swoją robotę. Ty trenujesz, ty jesteś treningiem, ty przygotujesz się do walki i ty walczysz. Ty dostajesz ciosy, ty dajesz ciosy, także no, no tylko te fany i wszystko mogą, nie wiem, kibicować ciebie i dać ci taki troszeczkę dopingu, wiesz. No, a tak to praktycznie jesteś sam. Jasne. Jak już jesteśmy przy Amiranie Gogoladze, no to warto wspomnieć, że na tej samej gali pokonał Leandro Apollo Silva. To oczywiście drugi półfinał waszego turnieju. No i jak ocenisz jego występ? Czy byłeś zdziwiony całym przebiegiem pojedynku? No bo wszyscy tak gremialnie skreślili Apollo, a tu jednak mieliśmy bardzo bliską decyzję sędziów. Więc jak po tym pojedynku, jak ocenisz swoje szanse właśnie w starciu z Gogoladze? Ja nie oglądałem jeszcze jego walkę.
Ale z ale. opowieści na pewno gdzieś coś tam ktoś ci powiedział, czy pokazał się dobrze, czy gorzej. Nie, nawet nie gadałam ni z kim, nikt nie oglądał walkę z moim przyjacielem albo coś takiego, dlatego że no, wszyscy byliśmy w szatnie, wiesz, mój narożnik i to i nie oglądaliśmy walki po prostu. I nawet ja, kiedy poszedłem na arenie, to Gogoladze już był w hotelu, wiesz, i spotkaliśmy się, i przyszedł do mnie i mówił powodzenie i to, i to, i no. Także nie wiem, jak walczył, ale słyszałam, że było na punktach. Nie jestem zdziwiony, powiem ci tak, nie jestem zdziwiony. Ja myślałam, że Gogoladze wygra i w tym samym momencie wiedziałam, że będzie. No plus minus tak, myślałam, że będzie na punktach, dlatego że Apollo jest bardzo ciężko znokautować. On przegrał tylko jeden raz nokautem i to w boksie z Marekiem Mazukem, który dostał ten bonus wieczora z Zawadą. A my trenujemy plus minus razem, przychodzi do nas Mazuk i wiem, jak ciężko bije, wiesz. No, także wiedziałam, że będzie ciężka walka dla Gogoladze i dla Apollo i wiedziałam, że będzie. Było 80%, że będzie na decyzji, wiesz. No, także nie byłem zdziwiony, że Gogoladze wygrał, nie byłem zdziwiony, że nie był nokautem. No, także czekałem na to. Plus my mamy nieskończoną sprawę z Gogoladze. Ja miałem walczyć z nim rok temu. No, także. Ale teraz będzie troszeczkę inaczej. O rewanżach jeszcze za moment porozmawiamy, ale ważna też jest lokalizacja twojego starcia za Milanem Gogoladze. Czy może już Ondrej Nowotny, czy może Paweł Neruda, czy ktokolwiek inny z tych oficjeli Oktagonu przed powiedział, słuchaj, i on jest już jakiś plan, gdzie byśmy cię chcieli zobaczyć. Oczywiście to nawiązuje do stadionu we Frankfurcie. Czy jest w ogóle jakakolwiek szansa, żebyś tam wystąpił? A jeśli nie, to czy w ogóle jest już termin waszego pojedynku? Wiesz co, nie gadałam o tych terminach jeszcze, ale myślę, że nie ma sensu, żeby ja z Gogoladze walczyliśmy we Frankfurcie, dlatego że we Frankfurcie już są te wielkie gwiazdy, jak Jungwirth, jak Ekerlin, plus będzie 100% walka o pas tego HTF Moel może być, albo jakieś inne walki o pas i już karta, jak ja słyszałam, jest taka plus minus pełna już i minimum jedna albo dwie walki o pas i trzecią nie dadzą. Plus k temu fany Oktagonu znadzą mi bardziej w Czechach i w Słowacji, czym w Niemcach. I w Niemcach są dużo gwiazd, które no, mogą zrobić tam walki. No, także myślę, że Oktagon będzie potrzebować nas bardziej Albo w Pradze, albo w Brno, ale Brno jest za szybko dla mnie i 100% ja nie będę walczyć tam. Także najprawdopodobniej to będzie O2 Arena na koniec roku, myślę, że. O2 Arena trochę, można powiedzieć, dla ciebie pechowa, bo no wiadomo, że wówczas ze Stefanem Paterno, no niestety porażka, sam wspominałeś, że trochę cię to przytłoczyło, więc czy nie obawiasz się, że tym razem może być podobnie, czy jednak właśnie masz jeszcze większą chęć, żeby wejść i pokazać, że to był tylko wypadek przy pracy i miejsce nie ma znaczenia? Tak. Dla mnie wszystkie porażki są jak lekcje, po prostu, jak mówiłem wcześniej, biorę wnioski i próbuję zrobić te błędy, próbuję zrobić te błędy, które robiłam, żeby już nie robić. I O2 Arena jest piękna, już wiem, jak jest atmosfera, wiem, jak to jest wszystko, także. Myślę, że no nie myślę, a wiem, że będzie troszeczkę inaczej następna walka w O2 Arena i dlatego chcę w O2 Arena i no jak po mnie to O2 Arena to jest największa hala teraz, no druga największa po Eden Arena. Także i myślę, że Eden Arena nie będzie cały rok, to będzie raz, 2 lata może być, albo i się większy. Kto wie, co będzie dalej, wiesz. Ale na dany moment to w Czechach to O2 Arena jest taki cały rok, na koniec roku oni robią taki festiwal, który myślę, że jest, jeśli jesteś w O2 Arena, walczysz tam na koniec roku, to Oktagonu zależy na ciebie, plus jeszcze myślę, że mamy szansę być main eventem, także kto wie. Idziemy, idziemy po ten pas, idziemy, żeby był tutaj.
Powoli zaczyna się klarować sytuacja z zawodnikami z poprzedniego sezonu tego turnieju Game Changera. Andreas Michajlis wraca do wagi średniej, zmierzy się z Piotrkiem Wawrzyniakiem, być może część kibiców wie, część nie, ale no, zmierzy się z naszym rodakiem. Ale jeszcze czekamy na zwycięzcę, czyli Bojan Wyliczkowicz. Miałeś okazję się z nim mierzyć bodajże w pierwszej bądź drugiej turze tego turnieju, już teraz do końca nie pamiętam. Pamiętamy tą piękną akcję, podwójny knockdown, tak naprawdę być może sekundy, czy milisekundy zdecydowały o tym, że być może ty byś ruszył, być może ty byś ten pojedynek wygrał, no ale mniejsza o to. No ostatecznie Bojan Wyliczkowicz wygrywa cały turniej i to on zgarnął całą pulę oraz ten piękny puchar. No ale właśnie, no, trzeba powoli wracać, tak? Czy jest to jakby taki twój cel numer jeden na pierwszą obronę pasa? Ja wiem, że pasa jeszcze na biodrach nie masz, no ale sam wspomniałeś, że jesteś dla siebie największym faworytem, więc pewnie mocno w to wierzysz. Więc czy to jest właśnie taki twój cel numer jeden, żeby w pierwszej obronie pasa spróbować zrewanżować się Wyliczkowiczowi właśnie tym razem na 5 rundach, tym razem być może w main evencie i zrobić coś dużego? Wiesz co, ja od razu po tej walce ja mówiłam, że chcę rewanż z Wyliczkowicz i mówiłam wszystkim, że będzie ten rewanż z Wyliczkowicz, obojętnie kiedy, obojętnie jak, obojętnie opas, nie opas, ale ja wiem, że mogę pokonać tego Wyliczkowicza i poczułam go w walce i on wie o tym, wie jak ja biję, wie, poczuł moje ciosy i 100% gdzieś tam w tyłu głowy siedzi, że ja jestem i jestem po niego cały czas, krok po kroku i 100%, jeśli będę mistrzem, to pierwsza obrona pasa 100% będzie z Wyliczkowiczem, dlatego że ja chcę to i nawet będzie. Albo on, jeśli będzie mistrzem, ja będę tam. Jeśli ja będę mistrzem, to ja będę pierwszą obronę pasa zrobić z nim i dlatego że mam historię i po prostu to jest taki, dla mnie siedzi tutaj, wiesz? Siedzi tutaj i wiem, że jestem lepszy i po prostu muszę to ogarnić. To jest pierwszy raz w mojej życiu, kiedy chcę tego rewanżu, wiesz? No, także i będzie. 100% będzie, dlatego że wiem, że będzie. Nawet może być nie w tym roku, w następnym, ale będzie i będziemy walczyć. No w tym roku może być ciężko, skoro wspomniałeś, że walka z Gogoladze w grudniu. Też wiadomo, że pewnie Wyliczkowicz do tego czasu stoczy jakiś pojedynek. Tak. Więc zobaczymy, jak się to potoczy, no ale naprawdę myślę, że tam nawet nie potrzebujemy 5 rund, tam będzie szybka robota, patrząc na wasze style, to może być szybko, efektownie. No jest nasz styl, ale wiesz, on też ma twardą głowę, ja też mam twardą głowę, no i game plan nie będzie jak z Panterą, wiesz, także to tam już są 5 rund i tam będzie szach, wiesz. Będziemy walczyć w szach. No, ale kto wie, kiedy będzie spotkać się o moim ciosu i będzie padać, albo odwrotnie. Ale odwrotnie mało szans. No, a zresztą ostatnia walka pokazała, że obaj możecie paść po swoich ciosach. Obaj macie, jak wspomniałeś, twarde głowy, ale jednocześnie dynamity w rękach, więc... Wchodzisz do klatki i wchodzisz w rozmianę, to już jest 50 na 50. Kiedy wchodzisz w rozmianę, to... Nie ma znaczenia, wiesz, jaką szczękę masz albo jaki mięśni masz, dlatego że szczęka już nie ma mięśni. Możesz nawet od takiego paść. Na samo zakończenie chciałem cię zapytać o to, co w sumie już za tobą, czyli o organizację KSW, no bo doskonale wiemy, że toczyłeś tam swoje pojedynki. Z różnym szczęściem, no ostatecznie, no niestety, zakończyłeś porażką z Krystianem Bielskim, chociaż uważam, że w ostatecznym rozrachunku chyba wyszło ci się na plus, bo w oktagonie odnalazłeś się fenomenalnie. Ale jak oceniasz aktualną sytuację właśnie w kategorii 77 kg? Adrian Bartosiński mistrzem, walka z Igorem Michaliszynem niewiele nam powiedziała. Nadal w kolejce Andrzej Grzebyk. Jest naprawdę duży przemiał tych zawodników. Chyba jedna z najciekawszych dywizji właśnie w KSW. Jak oceniasz właśnie sytuację obecną w tej kategorii w organizacji KSW? I jakbyś się widział właśnie w tym momencie? Czy myślisz, że Adrian Bartosiński byłby w twoim zasięgu? Myślę, że tak, 100%. Jeśli byłoby w KSW, to 100% byłoby tam w top 5, w top 3 i byłoby niedaleko od title shota. Ale co chodzi o KSW teraz, no kurde, są dużo zawodników, są dużo nowych zawodników, jest najbardziej popularna waga.
ale w tym samym momencie, jeśli patrzysz tak, to Bartos nie ma za bardzo z kim walczyć teraz. Jest Grzebek, który jest tam i myślę, jak po mnie, to Grzebek nie robi bardzo dużej, nie będzie robić bardzo dużej, jak to jest? Nie będzie. Że niczym nie zaskoczy? No tak, tak. Wiesz, nie widzę, w czym może zaskoczyć Bartoszyński, albo po prostu Bartoszyński będzie taki zaluzowany, wiesz, po tych wygranych, że zaskoczy jakiś, nie wiem, ciosem, dlatego że ma ten cios. No, plus kto myślę, że może zaskoczyć Bartoszyński, jest Michalisin z full training campem, z przygotowaniem, z wszystko, to myślę, że w rewanż Michalisin ma bardzo wielkie szanse wygrać z Bartoszyńskim, jak po mnie. No i jeden z moich faworytów, który może być nie w tym roku, ale w następnym albo coś takiego, będzie bardzo, bardzo wielkie wyzwanie dla każdego topa w 7-7, to jest Oskar Szczepaniak. Właśnie o niego chciałem dopytać, no bo wspomniałeś o nim wcześniej. Oskar Szczepaniak trochę wszedł do KSW tak niepostrzeżenie, bo porażka z Janem Eliasem, tam generalnie początek był bardzo ciężki dla Oskara, no ale aktualnie wchodzi i naprawdę zamiata. Czy w ogóle on zamierza się pojawiać częściej w Ankosie? Bo wiem, że wychodził jako zawodnik berserkerów, ale chyba w tym Ankosie się często przewijał, no i czy mieliście okazję często gdzieś tam z sobą robić? Wiesz co, ja myślę, jak ja wiem, to Oskar pierwszą walkę w KSW był w inną wagę kategorii. Tak, tak, tak. 70. 70, nie? Dobrze? Tak, tak, tak. Dobrze mówię. Potem zmienił w 77 i poszło dobrze. No, on już ma, nie wiem, na trzy walki albo trzy training campa przyszedł do nas, także no, plus pierwsza walka w KSW, on nie miał tyle doświadczenia. No, on na pierwszą walkę w KSW miał ile? 2-1, 2-0 albo 3-0 rekord, coś takiego? Także, no, w 2-0 rekord albo 3-0 rekord walczyć w jedną z najlepszą organizacji w Europie jest coś. Jest coś, wiesz, i plus on jest bardzo, był i jest jeszcze bardzo młody zawodnik, no. Ale i tak to ma dużo doświadczenia i no, jak mówiłem, to już jest chyba na trzecim przygotowaniu. Teraz był u nas w Ankosie. No i teraz te ostatnie przygotowanie, co przygotowanie robiliśmy razem. Nawet jeśli było dla niego ten short notice, nie wiem, 3 tygodnie przed walką albo coś takiego był, ale całe 3 tygodnie, które było, 2,5 tygodnie, to robiliśmy razem. 2,5 tygodnie robiliśmy razem, 2,5 tygodnie... Było ciężko i ja cieszyłam się, że przyszedł, dlatego że no, potrzebował, on bardzo mi pasował i był takiego wzrostu, wiesz, i wszystko, ma zajebistą stójkę, zajebisty grappling, takedown. On, jak po mnie, to jest jeden z najlepszych, który jest on teraz u nas w 7-7 kilo w Ankosie i myślę, jak ja wiem, to myślę, że on będzie próbować już być na stałe tutaj i reprezentować, może być Berserk i Ankos, kto wie jeszcze, nie wiem jak będzie się dogadać z trenerem, ale jak gadałem z nim, to on mówił, że będzie już na przygotowaniach, to przyjedzie do Poznania i będzie już bardziej tutaj. Także ja bardzo się cieszę, dlatego że no, on jest bardzo, bardzo dobry i możemy trenować razem, możemy, jak to jest, improve our skills. No. Będzie dobrze. Jeśli będzie u nas, to będzie, myślę, że i dla niego, i dla nas będzie bardzo, bardzo dobrze. Więc już jeszcze na samo zakończenie naprawdę wrócę do poprzedniego pytania. Czy ty przyszłościowo chciałbyś jeszcze wrócić do KSW, żeby się sprawdzić? Wiem, że pewnie ci teraz dobrze w oktagonie, bo, no bo faktycznie pas już niedługo może zawisnąć na twoich biodrach, ale czy patrząc na to, że trochę zostawiłeś taką plamę i od tamtego czasu zrobiłeś no naprawdę ogromny progres, to trzeba przyznać Jonowi, że w oktagonie się odnalazł, w oktagonie mam wrażenie, że dopiero nabrał skrzydeł. Czy z racji na to chciałbyś jeszcze wrócić do polskich kibiców i pokazać, że to był tylko stary Jon, a teraz wejdzie i pozamiata w tym KSW? Ja mam taką słowo, że nigdy nie mów nigdy, wiesz. O, na razie jestem skupiony na oktagon, na razie czuję się dobrze w oktagonie, ale co będzie przyniosić przyszłość, to zobaczymy już. Wiesz, teraz
Jesteśmy w oktagonie, teraz marzenie jest pas oktagonu i zostać tam najlepszym, a po tym już będziemy, co będzie dalej. Nigdy mów, nigdy nie mów nigdy. Jasne, więc ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. No przede wszystkim, no ogromne gratulacje z okazji tego zwycięstwa, naprawdę świetny knockout, zresztą nawet organizacja Octagon tutaj podstawiała Conora McGregora knockoutującego Jose Aldo, a tutaj podobną akcją knockoutujesz Dawida Kozmy, więc ogromne gratulacje. No i co, czekam na pojedynek za Milanem Gogoladze. No i cóż, liczę, że ten pas faktycznie zawisi na Twoich biodrach, spełnisz marzenia i faktycznie pokażesz dopiero swoje prawdziwe umiejętności w następnych pojedynkach. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za wszystko, bardzo dziękuję, że oglądacie mnie, bardzo dziękuję, że wspieracie mnie, także dalej oglądacie, przychodzicie na moją YouTube kanał, Instagram i wszystko tak dalej. Także dziękuję bardzo i do zobaczenia.